Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skyline. Słuchajcie, dzisiaj będzie tak ogłoszeniowo trochę bardziej niż rozrywkowo i growo. Growo, nie krowo. Słuchajcie, parę zmian. Dlaczego nie było też City Skylines? No wiadomo, dlatego, że przygotowałem sobie troszeczkę, grzebałem w tych modach, były święta, nie święta, sylwestry, nie sylwestry, a ja przez ten czas, gdzie miałem coś wolnego, to starałem się grzebać właśnie tutaj w City Skylines pod oprawą modowo dodatkowych tam budyneczków i tak dalej, pierdołki, nie pierdołki. No i słuchajcie, odkryłem też, czy wyczytałem na forum, sprawdziłem też faktycznie tą rzecz, odnośnie dodatkowych map. Wtedy co grałem wcześniej na mapie z workshopa, jeżeli ktoś ją usunął, to po prostu no, mieliśmy problemy na mieście. Ta mapa niby się wczytywała, ale są wtedy problemy ogólne z rozgraniem, z rozgrywką, nie? Na forum znalazłem bardzo dobry w sumie poradnik, jak tego problemu uniknąć. Nawet jeśli ktoś usunie mapę, po prostu pozyskać mapę na dysk lokalny. I to faktycznie się sprawdza, jeżeli odsubowałem mapę, ta mapa tak czy siak była. Także prawdopodobnie, znaczy mam sobie zamiar tak tutaj, mam zamiar ogólnie zakończyć serię z City Skylines, przygotować sobie właśnie jakąś fajną mapę i zacząć całkowicie inaczej rozgrywkę, nagrywanie City Skylines, a tym bardziej inny styl. Oglądałem sporo też właśnie przez czas tych świąt, okres świąteczny, przez ten czas świąteczny oglądałem sporo poradników, sporo filmików, ogólnie zagranicznych youtuberów właśnie na temat City Skylines i strasznie spodobał mi się styl europejski. Widziałem tam kilka europejskich miast i naprawdę jest to świetnie zrobione. Postanowiłem też, że nie będę grał na standardowej mapie, bo już wiem, jak ustrzec się przed problemem właśnie tego, że w razie czego, żeby stracić mapę. No i druga kwestia właśnie, chcę jednak coś odświeżyć, bo powiem wam szczerze, że troszeczkę mi się tutaj cały czas ten sam styl, wiecie, ten umiarkowany czy borealny, nie wiem jak on się tam dokładnie nazywa, cały czas, wiecie, to samo już nudzi się po prostu po jakiejś tam dłuższej chwili. Druga kwestia właśnie jest to, że dodałem kilka nowych ciekawych modów. Między innymi na przykład złoża tutaj. Pokażę wam zaraz, o co chodzi. Na przykład mamy sobie tutaj złoże ropy, prawda? No i oczywiście jeżeli naciśniemy to robimy sobie jakieś tam, powiedzmy, o złoże ropy, nie? Tutaj na przykład złoże rudy, a tutaj na przykład żyzne gleby, prawda? Zawsze sobie możemy coś jeszcze dostosować do własnych upodobań, jak nam będzie pasować, prawda? No i teraz jeżeli sobie wejdziemy w złoża, proszę bardzo, mamy dodatkowe złoża i to jest bardzo fajne. W sumie ktoś może powiedzieć, ale chuśku, przecież tak to będzie ułatwienie. I tak nie, bo planuję coś takiego, jeżeli będę miał mapę, prawda? I załóżmy, o, tutaj są żyzne gleby, tak jak tutaj w tym moim przypadku na tym mieście tutaj. No ale nie do końca mi to pasuje, bo na przykład tutaj będę chciał wybudować jednak sobie, powiedzmy, strefę mieszkalną. I co by nie tracić tych złóż tutaj, które tak naprawdę mam, bo tam pod tym może być też ruda i może być też olej, ropa. No to głupio było, wiadomo, to stracić wszystko na rzecz, powiedzmy, strefy mieszkalnej, która mi tam będzie akurat pasować, prawda? Bo jest ładny teren, bo jest gdzieś blisko połączenia autostrady i tak dalej. I to bardziej mi tam pasuje niż na przykład, powiedzmy, przemysł wydobywczy. To ja wtedy sobie ocenię wielkość takiej tutaj strefy i zrobię sobie właśnie coś takiego w innym miejscu, tam gdzie akurat będzie mi pasować, że a tutaj mogę sobie zrobić takie żyzne gleby, bo wiem, że tam akurat nie będzie, powiedzmy, żadnej strefy mieszkalnej bądź handlowej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest akurat jak najbardziej tutaj fajna kwestia. Nie wiem, co to jest jeszcze. What the fuck, co to jest? Jakaś ziemia taka zwykła, nie? Zobaczmy, czy nam się to poświetli. Nie, to mamy chyba jakąś zwykłą ziemię, kamyczastą. Dokładnie, piasek. To nam chyba redukuje to. Nie wiem, czy to się później zazieleni, czy się nie zazieleni, ale chyba redukuje.
Tak, dokładnie. Widzicie, redukuje to. No, czyli wszystko wiemy. Kolejna kwestia, fajna, dokładnie, jest modyfikacja terenu. To znam, kurczę, tutaj nam się robi noc, ale postaram się pokazać gdzieś, nie gdzieś. No, akurat tutaj mamy mocną siłę teraz, ale czekajcie, muszę tutaj wam włączyć na chwilę. Cykl dobowy. Dokładnie, mogę akurat tutaj ustawić na dłużą siłę. A jeżeli sobie ustawimy powiedzmy 0,04 bądź 6, 5, to już jak najbardziej te góry będą całkiem fajnie wychodzić. Możemy oczywiście robić zagłębienia. Na przykład jakiś, nie wiem, kurde, tutaj, o, teraz nam wyszedł teoretycznie jakiś krater, nie wiem, meteoryt walnął, wyzabijał dinozaury i wszystko. Możemy oczywiście zrobić jakąś inną erozję, możemy też wyrównać teren, bądź go troszeczkę tak, wiecie, spłaszczyć, żeby jakoś bardziej delikatnie wyglądał. Możemy sobie też troszeczkę pomodyfikować. No i co najważniejsze, z takich modyfikacji na szczęście nie tracimy właśnie kasy. I możemy sobie równie dobrze pomodyfikować tutaj, co nam się żywnie podoba, jak nam się podoba. Także takie rzeczy też sobie będę chciał tutaj ogólnie przymodyfikować. Dzięki temu to miasto będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o miasto europejskie. Tym się na razie nie przejmujcie, bo wiecie, bo to jest... O, możemy tutaj zrobić koniec, kurczę, nie ma tego. Możemy sobie zrobić tutaj, będzie raz jeziorko Gwienka, w sumie może i nie będzie. Nie będę tego zapisywał, więc spokojnie. Kolejna kwestia to budynki. Akurat chyba z lamp... Dokładnie, mamy coś takiego nowego i będę też chciał coś takiego fajnego zrobić. Jakąś może taką bardziej małą farmę ekologiczną, bo jeżeli postawimy coś takiego, to mamy sobie takie fajne podstawy, że tak powiem. I dzięki temu całkiem fajnie to wygląda. Tylko nie wiem czemu... No bo nie mam dźwięku, coś mi się chrzani dźwięk, jeżeli coś dodam nowego, nie wiem, któryś mod mi to pierdzieli, będę musiał tego szukać. Kolejna kwestia właśnie, jak widzicie tutaj, co to jest husiałek, co to jest? Ano patrzcie, zaraz wam to zademonstruję, zaraz wam pokażę, co i jak. Jeżeli widzicie, mamy tutaj grand, nie? Czyli zajmiemy się tym najniższym poziomem, czyli tym standardowym, jeżeli chcemy na przykład zmienić sobie latarnię, możemy na przykład dać jakieś warm white. Mamy wtedy takie drzewka. Ale możemy też zmienić sobie drzewa. Prawda? Da się. Możemy oczywiście sherry tree. I tutaj też damy sherry tree. Tara. Czyż nie fajnie wygląda? Powiedzmy dąb. I tutaj też damy dąb. Fajnie te drogi wyglądają wtedy, naprawdę robi się tak, no tak, powiem wam, że przyjemnie, o, może tak, wiecie, jak później byśmy tutaj sobie dali, powiedzmy, jeszcze jakąś taką strefę mieszkalną, powiedzmy, dajmy im tutaj nawet wodę, dobra, prądy, a prądy możemy im zapodać z takiego starego wiatraka. A. Wiatrak oczywiście będzie tak też w pewnym sensie nawiązywał do takiej starej części miasta, którą będę chciał wybudować. Ta stara część miasta będzie zawierała taki zamek. Będzie tam też kilka takich budyneczków medievalowych, że tak powiem. O. Więc naprawdę będzie to całkiem spoko wyglądać. I patrzcie, ile to uroku nadaje.
jeżeli wybudują nam się domki właśnie przy takiej ulicy, niech ta strefa będzie cała, znaczy tak wybudowana. Tutaj zaczną się pojawiać samochody, będą to parkować samochody ogólnie. Więc naprawdę będzie fajnie i świetnie wyglądać. Jeszcze jeżeli to będzie styl taki europejski, to naprawdę będzie to świetnie, że gdzieś powiedzmy będą to takie malutkie kamieniczki, a tam gdzieś w oddali kilka wieżowców takich większych, wiecie, jak to czasami na stolice europejskie przystało. Mega, mega mi się to podoba i mam mega, mega plan, jak tego dokonać. Widzę, że tutaj czasami jeszcze ma problem, ale to nic. Dobra, słuchajcie, ruszajmy dalej. Co ja jeszcze dodałem ciekawego? Chyba akurat tutaj z tych rzeczy nic. Jeżeli chodzi o wodę, o właśnie, Medieval Water Station, czyli mamy taką sobie po prostu studnię, która też będzie dodawać uroku, powiedzmy gdzieś tam po prostu w okolicy takiego właśnie starego miasta. Mamy jakąś tutaj, zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest. Pytanko, dlaczego to jest białe? Podejrzewam, że tam powinna być woda. Więc teoretycznie zaraz będę się musiał temu przyjrzeć, przez co jest problem. I tak samo tutaj, widzicie? No mówię, czasami trzeba po prostu posprawdzać też mody. Ja nie miałem też czasu, żeby przysiąść i posprawdzać wszystko. Ale teraz spokojnie damy radę. Przy linii brzegowej. Popatrz teraz tutaj, myślę, że... Pyk. Możemy mieć coś takiego. Jakiś taki fajny wodny, powiedzmy, wiecie, jak to się nazywa, wyleciało mi teraz z głowy, ale wiecie, o co chodzi. Następnie, co my tu mamy jeszcze? Dobra, jeżeli chodzi o śmieci, raczej do śmieci nic nie zdawałem, poza chyba właśnie tą spalarnią taką, całkiem podobno dobrze ma działać. Jeżeli chodzi o szpitale i tak dalej, to dodałem taki starodawny szpital. Co prawda on chyba jeszcze jako tako, znaczy no wiecie, będzie funkcjonował. Jeżeli będziemy mieć po prostu jakieś stare miasto, to jak najbardziej taki, wiecie, centrum, taki szpital jak najbardziej się zda. Jeżeli chodzi o coś nowego, to już chyba tutaj nic. Jeżeli chodzi o straż pożarną, dodałem taką bardziej chyba w styl europejski. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Jest taka, nie wiem, w Nowym Sączu jest chyba nawet podobna taka, z taką wieżyczką, więc kto jest z Nowego Sącza, to widział. Jeżeli chodzi o policję, chyba nic nie dodawałem. Edukacja, no to szkoły. Dodałem sobie teleskop i też będę chciał wybudować taką strefę teleskopów gdzieś tam poza rejonem miasta, wiecie, żeby to jakoś fajnie wyglądało i powiedzmy jakieś takie, nie wiem, centrum nasłuchiwania przestrzeni kosmicznej. Kilka takich teleskopów, myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Jeżeli chodzi o autobusy, to nic nie dodawałem. Metro również nic nie powiększałem. Jeżeli chodzi o pociągi, to o pociągi tutaj dodałem parę jeszcze nowych rzeczy, ale to będę wam pokazywał na bieżąco. Porty. Tam też dodałem parę rzeczów, takich ciekawych i ciekawych i nieciekawych. Mamy oczywiście jeszcze statek. Piękny liniowiec, który będzie, powiedzmy, stał w porcie, który sobie tam później wybudujemy. Coś a la Titanic. Będzie po prostu stał w porcie, jako taka, wiecie, główna... O kurczę, podniósł nam się tutaj poziom wody. Zalało wszystko, szaleone. Będzie sobie stał w porcie. Transport, jak tutaj to widzieliście, raczej do samolotów nic nie dodawałem i dodałem sporo rzeczy tutaj, jeśli chodzi o parki i tak dalej. Mamy właśnie latarnię morską, która wygląda w ten sposób, już wam jeszcze pokażę. Latarnia morska również będzie gdzieś tam w okolicach portu właśnie sobie stać. Następnie właśnie jeszcze masę takich właśnie budynków starodawnych, które właśnie będą
sobie stać właśnie gdzieś tam w tym centrum starego miasta. Myślę, że całkiem fajnie. No i oczywiście na środku tego starego miasta będzie stał zamek, który gdzieś tutaj wam zaraz postaram się pokazać. Gdzieś mi umknął. O, jest, dokładnie ten zameczek. Jest go troszeczkę, ale naprawdę jeżeli chodzi o podświetlenie, jeżeli się go podświetli i tak dalej, to naprawdę zamek wygląda świetnie. W ciągu dnia wygląda tak i to będzie wszystko jako tako, wiecie, stare miasto z jakąś tam wioską, właśnie taką starodawną, mediewalową, coś takiego. Znaczy myślę, że to będzie całkiem bardzo fajnie wyglądać. Czyli taki jest plan. Tam jakieś, wiecie, oczko wodne, nie oczko wodne, droga z drzewami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj raczej też nic do nowego. A, dodałem jeszcze te boiska sportowe, ale to jest, wiecie, pikuś. Dodałem kilka nowych drzew i ogólnie krzewów. Także troszeczkę jest nowych rzeczy. Jeszcze co mnie zastanawia, słuchajcie, czy ja na tej, no właśnie, szkoda, że kurczę, na tej drodze nie będę mógł postawić takich rzeczy jak właśnie drzewa, bo przy tych, znaczy będę mógł postawić, ale będę musiał to robić ręcznie. No ale cóż, damy radę. Także słuchajcie, ja tego miasta oczywiście nie zapisuję, bo tutaj wam pokazałem dzisiaj co i jak, co będzie robione. I słuchajcie, najważniejsza rzecz, to miasto w stanie dobrym udostępniam wam na Steamie, na workshopie. Jeżeli ktoś będzie chciał, to może sobie pobrać i grać spokojnie, rozwijać to miasto, przebudowywać i tak dalej. Jeżeli będziecie mieć oczywiście jakieś pytanka czy coś, to możecie walić śmiało. Postaram się też udostępnić listę tych modów, które ja używam, z których będę korzystał, żebyście mogli sobie też również pobrać i w razie czego po prostu grać nawet na tym mieście czy coś. Także to podejrzewam znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli mi się to uda ogarnąć, bo jeszcze w sumie nigdy tego nie robiłem, ale postaram się ogarnąć, tak żeby już to w opisie filmu było. Jeżeli tego nie będzie w opisie filmu, to zajrzyjcie do tego opisu filmu później, bądź też na fanpage'u też udostępnię te linki, więc tam będziecie sobie mogli zerknąć. A my zobaczymy się za niedługo w całkowicie nowym, odświeżonym wykonaniu City Skylines. Też będą inne początki, inne intro i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę będzie ciekawie ogólnie w tej serii. No i oczywiście miasto w pełni europejskie. Wybornie. No, to dzięki wam za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i pa, pa.